Jak zaczęło nadawać bez modulacji, to końca nie było. A to jakiś nowy system, to pewnie już telewizja. No, zrobiłem głośniej, mówię sobie, może ta jakaś cyfrówka idzie albo co, ale to nie, nie? Coś mi tam nie łączyło. No, Wiktorek tu był, Artur był. No i tak to widzisz, że jakoś tutaj wieczorkiem było. No to chyba musiał być późny wieczorek, bo dopóki ja słyszałem, to była cisza. No, my, nie wiem, ja uciekałem, to było około 23 chyba już. No, około 23 mogło być. Jak zjałem żagle, Jurek tu jeszcze miał, no, dużo, że tak powiem, te, dużą ochotę, o, na jeszcze dalszą kontynuację tutaj tych rozważań. No, ale ja tam się zwijałem, bo to już w ogóle jakiś taki zmęczony byłem. Mówię, nie ma co przeciągać, nie? No, i żeśmy się pożegnali. Nie, ja tam bez tych kików zasuwam. Kondycja musi być, nie? Tak, tak. Panie Winet. O, to w planie będzie spacer, coś tam jeszcze i tak dzień minie. No, a co tam z tematyki radiowej ciekawego? Coś tam naprawiałeś ciekawego? No nie jest tam gościowi jednemu tam, bo mi zlecił, żebym mikrofon naprawił, to mu zrobiłem. Z tej tematyki to raczej nie poruszyłem żadnych tematów. Tak jak ci pewnie wspominałem, z Jaryckim jedziemy na ryby. Także pewnie z tych ryb będę nadawał. Jeszcze nie wiem jak i z czego, ale na pewno coś będzie się działo w ten deseń. Więc muszę do Jarka zadzwonić i bardziej musimy zdecydować. Wywinąć coś fajnego, no tak, no tak, no tak. Dobra, dobra, idę sobie. No, idę sobie rzepkę skrobać. Dzisiaj mam też drożdżówkę na podwieczorek. A ja mam nie całą, tylko połowę. A dlaczego tak? Nie zasłużyłeś na drugą? No widzisz, siedzi za krótkie. To niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe. Zobacz. No to ja sobie zasłużyłem, mam całą. Nikt jej nawet przede mną nie ugryzł. Ja odbiję sobie, pójdę na rower, kupię sobie dużego lodę. A co tam, nie żałuj sobie. Na razie Maciej, miłego popołudnia. No, jako proponer przechodzę do dalszych czynności na KP.
Kto tu jeszcze był? Halo? Ktoś tu się jeszcze odzywał, Maciej, z Kobą, ale ty, Maciej, byłeś silniejszy. Kto tam jeszcze był? Zapraszamy w AM-y. AM-y, AM-y! No, no, kto tam? Idzie, idzie. Tutaj w Poznaniu cię odbieram w rejonie Jeżyc z raportem 5758. A, to dłuższa antena, nie? Prawie 2 metry ma, nie? No, no, to sygnał masz bardzo stabilny, widzisz, to zasługa tej anteny, także sygnał się nawet nie waha, bardzo ładnie słychać, no. No, to co, to szerokiej drogi tobie życzę, kolego, Robert Jeżyce z tej strony, pozdrawiam. No, miłego dnia popołudnia, no, a to jest porządnego radyjka, bo to ja słuchawka 85.7 dokładnie. W tym tygodniu albo w przyszłym miesiącu będę próbował na KF-a zdawać i coś jest w tym samochodzie. A, 857, ale D jak Dorota na końcu. Kiedy jest egzamin? Nie wiem, właśnie teraz, nie wiem, maila nie sprawdziłem, bo mam kontakt akurat z jednym to osobą tutaj z Poznania tego krótkofalarstwa i dla mnie napisać maila dokładnie kiedy jest. Mówił, że na początku, bo dał nas pod koniec właśnie sierpnia, początek września powinien być jak ewentualnie w roku Wrocław albo jakieś inne miasto będzie się tam zwalić. Ty jesteś z Poznania, tak? Z Poznania? Ja jestem akurat w mojej kuterze, to jest akurat Kościan, a dokładnie Kiełkowo, koło Kościana. No, słuchaj, tam w internecie możesz sobie zobaczyć, bo tam jest harmonogram na cały rok wystawiony, nie? To musiałbyś tam sobie wpisać, egzamin radioamatorski, no i tak dalej, sobie zobacz, tam gdzieś na stronie UK będą podane takie rzeczy. No, to zrobić, bo dokładnie od 92 roku na tym bale siedzę. No, akurat to jeszcze się przesiedziałem, jak mieszkałem na Dolnym Śląsku, czyli KTH Lubin. No, a tutaj pod Kościanem to od kiedy jesteś? Od 2008 roku. No, a krzywę jaką miałeś tu na radyjku? Dokładnie, kiedyś to był Zeus Lubin 12653. To nie, to nie słyszałem takiej krzywy. No, ale to wiesz, dlatego tak pytam, bo tutaj antenę mam wysoko i słyszę tak, wiesz, stację z dość znacznej odległości, więc mówię, może kiedyś żeśmy się tam słyszeli. No nie wiem, czy nie słyszałeś kiedyś Marka Pirata lub Andrzeja, jeszcze jak on teraz miał, albo Józef Radkiej 85. Pirata z Kościana to tak. No, bo też tak samo był pirat, ale w Lubinie. No dobra, to co, pozdrawiam jeszcze raz, szerokiej drogi i jeżeli przystąpisz do tego egzaminu, to bardzo fajnie, to życzę powodzenia, no a gdyby co, to proszę tutaj pochwal się kiedyś, jak będziesz w pobliżu. No będę częściej, prawdę mówiąc, chyba teraz w Poznaniu, bo do ukochanej jadę. No. Dobra, to przyjemności, no, samych przyjemności na te popołudnie i nie tylko. Pozdrawiam, cześć, do usłyszenia. No dzięki, szerokości 7, a 6 szerokości. No też, bo usłyszałem, że będzie rowery miał. To 7, 3.